Jechowcy! Czy my wyglądamy na jechowców? Ty wyglądasz jak Menel. A ty jak? Skąd tę gębę znam? Mam listę Żydów w gównoburzach. Czego chcecie? Czy ty... kurwa. Jakby to powiedzieć, by dobrze zabrzmiało? Streszczaj się! Nie mam całego dnia! No to ten, czy bywa pan w lesie? Dość regularnie. Aha, aha. A czy zdarzyło się panu w tym lesie urżnąć komuś głowę? Przecież widać, że ta głowa jest martwa od jakiegoś czasu. I ty jesteś detektywem? Kleks, wziąłeś nóż z prosektorium? Nie. Te, rzuć nóż! Jak chcesz. Dobra, mam nóż. Chodź tu, kurwa. Nigdy mnie nie złapie. Chodź tu, kurwa. Skurwiel. O! Zapierdolę jak śmiecia! Rzuć jeszcze jedną kurą, a wsadzę ci ją w dupę! Kolejny zwykły dzień w kolebce pisowskiego elektoratu. Dziś postanowiliśmy zapytać, na kogo zagłosują. A nuż coś nas zaskoczy? Dzień dobry! Na kogo zagłosuje pan w tym roku? Kurwa, pewnie, że na PiS! Oni przynajmniej się dzielą jak nakradną, ale tamten skurwiel pewnie na PO. Ale PO już nie ma. Panie, a jak świnię przebierzesz za pawia, to przestanie być świnią? O ty kurwa! Kleks! Zostaw go, jest niewinny! No ale jak? Ta babcia nie ma szwów. No co ty pierdolisz? Może zaszył szwy? Poza tym ucięta głowa należała do mężczyzny. Drobne przeoczenie. A, no faktycznie. Te, z buku, czego nas zaatakowałeś, jak jesteś niewinny? Chuj ci do tego! Może jestem winny, a może nie. To prywatna posesja pisowcu. O ty kurwa, jednak zgadłem! Jesteś za PO! Bądźcie czujni. Nic tu nie jest takie, na jakie wygląda. Zamknij mordę. Jak twoja rana? Dopóki siedział w niej nóż, było spoko. Nie narzekaj, chciałbym dostać nożem. Taki prestiż. A tak, jeden kurczak na mnie nasrał. Nie zdziwił cię pentagram na trawie? Chłop dobrze powiedział. To jego posesja, więc niech se robi co chce. Chodź do księdza. Ten nie ma nic ciekawego do roboty poza piciem. No to może zauważył coś niezwykłego. Ty, gospodarzu! A widziałeś tu chociaż coś niezwykłego? Gdzie? Tu? Każdy dzień wygląda tak samo. Chodź, czekaj. W ostatnią sobotę jechowców się zrobiło tak jakby coś więcej. To bluźniercze plugastwo rozlewa się po ziemi, bezczeszcząc jej owoce. Ja to bym wszystkich pozamieniał w kurczaki, a te do rosołu. Dzięk. Choć z jechowcami to ma rację. Sporo ich tu ostatnio. Czekaj, czekaj. A gdzie ta babka? Pewnie odjechała. Przecież była na kółkach. O, ale mamy wyczucie. Ksiądz przyjechał. I co kurwa? Tu też się rozkręciło. Demon i to jaki ładny. Jak prezydent Zełenski. Znaczy nie to, żebym wiecie, no ten. Dajcie suba i poślijcie to dalej. A teraz czas na sekret twórcy. Czy wiecie, że opóźnienie premiery tego odcinka wynika z dziwnej przypadłości tej łajzy Petrowa? W tygodniu premiery miał wrócić do pracy z błogiego bezrobocia. Każda większa zmiana w życiu tego zjeba paraliżuje go na parę dni i sprawia, że wszystko odpuszcza. No ale teraz chuj. Popracował i wrócił stary zorganizowany Krystian. A że nadal chujowo robi? Pff, do następnego.